Bez wątpienia 300 tysięcy odwiedzających w tych dobrych latach, ale w tym roku również ponad 200 tysięcy. Ponad 300. Ponad 300, czyli covidowym roku. To jest dowód na to, że to jest rzeczywiście obiekt, który jest odwiedzany i w związku z tym, że kolejne lata przed nami różnego finansowania unijnego, jeżeli byłaby szansa na wspieranie turystyki, wspieranie edukacji ekologicznej i jeszcze innych rzeczy, to myślę, że fajnie byłoby wspomóc projekt, który jest produktem służącym całemu regionowi, ale tak naprawdę jest na barkach utrzymania miejskich. I nie mówię tego, jeszcze raz mówię, w żaden sposób zaczepny, dlatego że przez wiele lat po prostu tak się wszystko to układało, że nie było możliwości korzystać z takich środków, więc rozwijaliśmy to własnym sumptem. A tutaj w tym wypadku pan marszałek, mając na względzie czyste powietrze i proekologiczne działania, dał szansę ogrodowi starania się o te pieniądze, za co bardzo dziękujemy. I dzisiaj możemy podpisać umowę, dzięki której ZOO rzeczywiście przejdzie ważną transformację, bo przez lata rozwija się organicznie, głównie pracą pracowników, inwencją szefostwa i pracowników i również wsparciem miasta. I zawsze brakowało nam tych pieniędzy na tego typu inwestycje, więc gdyby nie te możliwości, które stworzył pan marszałek z całym zarządem województwa, to rzeczywiście o tej inwestycji jeszcze w tej chwili byśmy nie myśleli, tymczasem możemy ją wykonać, zrealizować. Jest ona bardzo ważna z tych punktów proekologicznych. Wiem, że dla władz województwa jest to priorytet, bo to nie jedyny projekt, który będziemy realizować, nie jedyne wsparcie, które otrzymujemy w tym względzie i też nie tylko my jesteśmy beneficjentami tych działań, ale również inne instytucje z Opola i z całego województwa, więc bardzo się z tego cieszę. Tak jak mówię, ważne wyzwanie dzięki pieniądzom unijnym kierowanym przez Zarząd Województwa na walkę ze smogiem, z zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki tym środkom ta inwestycja będzie realizowana.